Witamy na transmisji online Ministerstwa Finansów. Nazywam się Dariusz Węcel i będę moderował webinarium, podczas którego pracownicy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej przedstawią ważne informacje na temat procedur celnych podatku akcyzowego i VAT dla firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią. Na ekranie ukazujemy, chciałbym, żeby pokazał się teraz pierwszy slajd z agendą spotkania. Od teraz można zadawać pytania na czacie. Publikowanie pytań jest moderowane. Na część pytań odpowiemy teraz, część zanotujemy i odpowiemy na adresy mailowe, które Państwo podacie podczas czatów. Czat z pracownikami ministerstwa będzie działał jeszcze po zakończeniu webinarium do godziny 13. Webinarium rozpoczniemy od wystąpienia pani Ilony Kowalskiej, dyrektor Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Ja chciałabym zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z Brexitem oraz na stan przygotowania Krajowej Administracji Skarbowej do Brexitu. Niezależnie od wyników przedłużających się negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, to dziś już wiemy, że 1 stycznia 2021 jest dniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Celnej. Jest to duże wyzwanie dla wszystkich państwa, jak i dla nas, dla administracji, szczególnie dla Krajowej Administracji Skarbowej. Z czym przyjdzie nam się zmierzyć w tym momencie? Warto tutaj zaznaczyć kilka istotnych kwestii. Mianowicie, z dniem 1 stycznia Wielka Brytania będzie traktowana w 100% jako kraj trzeci. W związku z tym zostaną wprowadzone procedury celne, kontrole graniczne, jak również będą wprowadzone, jak Państwo wiecie, kontrole po dwóch stronach granicy, w krajach Unii, w tym w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Ta sytuacja może się przełożyć na wzrost kosztów obsługi importu i eksportu, zarówno dla firm, jak i dla nas, dla administracji. Prawdopodobne jest również to, że będzie się to wiązało z wydłużeniem czasu przekraczania granicy z Wielką Brytanią. Ale niezależnie od tych utrudnień, o których Państwu wspomniałam, chcę podkreślić, że Krajowa Administracja Skarbowa jest na to gotowa, że na bieżąco monitorujemy stan naszego przygotowania, że będziemy Państwa wspierać w tym początkowym, trudnym okresie. Mam nadzieję, że w związku z tym i istniejące, i nowo powstałe zobowiązania biznesowe pomiędzy Polską a Wielką Brytanią przysłużą się Państwu, czyli wszystkim polskim przedsiębiorcom, jak i polskiej gospodarce. Przejdźmy Brexit razem. Krajowa Administracja Skarbowa, w tym wszystkie nasze urzędy celno-skarbowe, są przygotowane na zwiększoną ilość odpraw celnych. Jesteśmy organizacyjnie przygotowani. Jesteśmy przygotowani również pod względem kadrowym. Na bieżąco monitorujemy nasze potrzeby kadrowe, jak również na bieżąco reagujemy na Państwa potrzeby, które nam zgłaszacie. Mamy również możliwość elastycznego przekierowywania pracowników do innych komórek organizacyjnych, tak aby adekwatnie reagować na wzrost zadań. Chciałabym tutaj przypomnieć, że wyjście Wielkiej Brytanii nie modyfikuje zasad Unii Celnej i przepisów Unii Europejskiej. Tym samym dla naszych doświadczonych funkcjonariuszy i pracowników nie będzie w tym zakresie zmian. Warto również podkreślić, że wszystkie nasze informatyczne systemy celne mamy przygotowane. Nasze systemy zostały już wielokrotnie sprawdzone, zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach Unii Europejskiej. Także wszystkie procedury tranzytowe, eksportowe, importowe od 1 stycznia 2021 będą przebiegały bez zakłóceń. Chcę również podkreślić, że polskie firmy są bardzo ważnym graczem na rynku przewozów międzynarodowych. Dlatego cieszymy się, że Wielka Brytania będzie nadal stroną konwencji o wspólnym tranzycie i to umożliwi dokonywanie sprawniejszych przewozów dzięki systemowi tranzytowemu NCTS, który jest popularny wśród naszych przewoźników, który jest Państwu znany. Chcę jeszcze raz zapewnić, że jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie wysokiego poziomu współpracy z przedsiębiorcami i cały czas ten priorytet realizujemy.
Nasze jednostki terenowe, wszystkie urzędy celno-skarbowe są na Brexit przygotowane. W każdej izbie administracji skarbowej od ponad roku już funkcjonuje koordynator do spraw Brexitu. W razie potrzeby oczywiście będziemy na bieżąco reagować na Państwa zgłoszenia. Będziemy również na bieżąco reagować na wszystkie potrzeby związane z tą sytuacją. Jesteśmy również gotowi rozszerzyć godziny działania Krajowej Informacji Skarbowej. Warto podkreślić, że w tym czasie współpracujemy również na bieżąco z innymi administracjami celnymi z innych krajów Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że największy trud dotyczy Francji, Belgii, Holandii. I istotne jest, i tutaj chciałabym Państwu to podkreślić, żebyście się zapoznali z informacjami dotyczącymi zasad odpraw towarowych oferowanych w tych krajach. Nie mniej ważne jest zapoznanie się ze szczegółami odpraw celnych Wielkiej Brytanii, która aktualnie inwestuje w infrastrukturę graniczną, w tym parkingi i drogi dojazdowe. Mamy nadzieję, że będzie to wszystko gotowe na czas. Szanowni Państwo, po co się spotkaliśmy? Po co tu jesteśmy? Dzisiejsze webinarium dedykujemy Państwu, wszystkim polskim przedsiębiorcom. Ma ono na celu przypomnienie wszystkim firmom zmian w procedurach celnych i podatkowych w obrocie towarowym z Wielką Brytanią z punktu widzenia zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Dziękuję również pracownikom Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej za przygotowanie tego wydarzenia. Życzę udanego i niezakłóconego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor za otwarcie webinarium, zwrócenie uwagi na kluczowe wyzwania i przedstawienie stanu przygotowania Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczynamy prezentację. Pierwszy temat do omówienia to wspólnotowy system rejestracji firm EORI. Od 1 stycznia przyszłego roku pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią pojawi się granica celna. Przewożenie towarów do i z Wielkiej Brytanii będzie wiązało się z koniecznością dokonania odprawy celnej. Każdy podmiot będzie zobowiązany do posiadania numeru EORI. Jest to Europejski Rejestr i Identyfikacja Podmiotów Gospodarczych. Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie i ułatwianie odpraw celnych. Numer EORI jest unikalny, wydawany jednorazowo i obowiązuje w każdym państwie Unii Europejskiej. Przedsiębiorca polski posiadający już numer EORI będzie używać go nadal. Prawdopodobnie będzie musiał uzyskać dodatkowy numer EORI wydawany w Wielkiej Brytanii. Numery EORI, którymi posługiwały się podmioty brytyjskie wydane przez brytyjską administrację celną, stracą automatycznie ważność 31 grudnia tego roku o godzinie 24. Podmioty brytyjskie będą musiały uzyskać nowy numer EORI w dowolnym kraju Unii, na przykład w Polsce. Obowiązek posiadania numeru EORI wynika bezpośrednio z unijnego kodeksu celnego. Numer EORI składa się z 17 znaków. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to kod kraju PL, 10 cyfr numeru NIP i 5 ostatnich cyfr z numeru REGON. EORI wydawane w Polsce dla firm z krajów trzecich składa się też z 17 znaków. Kodu kraju Polska PL, oznaczenie izby celnej, w tym wypadku jest to 3940, oraz cyfr znaczących poprzedzonych zerami i kończy się literą Z. Numery EORI nadawane są w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wnioski składa się elektronicznie przez portal puesk.gov.pl w zakładce EORI. Znajduje się tam szczegółowa instrukcja, jak postępować krok po kroku w celu uzyskania tego numeru. W tej chwili wydawanych jest około 150 numerów EORI dziennie. Czas realizacji to od 1 do 3 dni. Termin wydłuża się, jeżeli wnioskodawcą jest inna osoba niż mogąca reprezentować podmiot zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych podmiotu. W takiej sytuacji należy doliczyć czas na dosłanie oryginału pełnomocnictwa.
Jeżeli Brexit spowoduje znaczące zwiększenie wpływających wniosków, to czas rejestracji EORI też może się wydłużyć. Prosimy o niezwlekanie. Podmioty z krajów trzecich dodatkowo muszą dołączyć do wniosku kopię dokumentów rejestrowych podmiotu. Są to dokumenty odpowiadające polskiemu wpisowi do KRS czy CIDG. Dodatkowo podmioty brytyjskie posługują się numerem UTR, Unique Taxpayer Reference, jako numer identyfikacyjny, który jest odpowiednikiem polskiego NIP. Na ostatnim slajdzie pokazujemy Państwu kontakt do naszego zespołu, który zajmuje się wydawaniem numerów EORI. Dziękuję za tę część prezentacji. Kolega Tomasz Dębski jest na czacie i może Państwu udzielać w tej chwili odpowiedzi. A my przechodzimy już do kolejnej prezentacji. Będzie to prezentacja najdłuższa, dotycząca zgłoszeń celnych w tranzycie, wywozie i przywozie oraz na temat statusu celnego. Zapraszam pana Krzysztofa Wica z Departamentu CEU. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Krzysztof Wic. Jestem pracownikiem Departamentu CEU i zajmuję się głównie procedurami tranzytowymi. Ale dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić informacje dotyczące obowiązków celnych, jakie pojawią się w obrocie towarowym z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 w związku z faktem, iż kończy się w tym roku okres przejściowy związany z Wielką Brytanią i Wielka Brytania w aspekcie celnym całkowicie stanie się jakby krajem trzecim, w związku z tym będą obowiązywały zgłoszenia i deklaracje celne. A więc od 1 stycznia 2021 o godzinie 0 czasu środkowoeuropejskiego, a więc naszego czasu obowiązującego w Polsce, przedsiębiorcy będą składali deklaracje oraz zgłoszenie celne w obrocie ze Zjednoczonym Królestwem. Jednakże na mocy protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej zgłoszenia celne nie będą wymagane przy przemieszczaniu towarów o statusie unijnym z obszarem geograficznym Irlandii Północnej. Ten obszar został indywidualnie oznaczony kodem XI. I ten kod będzie stosowany w niektórych zgłoszeniach celnych, na przykład w zgłoszeniach tranzytowych. Ale co do zasady, w obrocie towarowym towarami o statusie unijnym z obszarem Irlandii Północnej nie będą wymagane zgłoszenia i deklaracje celne. Jeżeli chodzi o opracowania Komisji Europejskiej, które zostały przygotowane w związku z Brexitem, jest to przede wszystkim takie dedykowane opracowanie pod nazwą wskazówki wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, a przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie ceł, w tym preferencyjnego pochodzenia. Warto zapoznać się z tymi wskazówkami. One zawierają opis jakby obowiązujących zasad dotyczących zgłoszeń i deklaracji celnych, ale również innych elementów, które są związane z odprawami celnymi. W tym też zawierają scenariusze biznesowe i tranzytowe i wywozowe w formie nawet jakby takich diagramów, mapek, także można się z tym zapoznać i bardzo zachęcamy. Do tego ten dokument jest dostępny na stronie internetowej podatki.gov.pl w zakładce Cło, w zakładce Brexit. Ponadto w obszarze zgłoszeń Komisja Europejska, to już jest od lat jakby funkcjonujący dokument, opracowała podręcznik tranzytowy, również zachęcam ze swojej strony
do zapoznania się z tym dokumentem. Tam są szczegółowe zasady dotyczące realizacji procedury tranzytu. I przejdźmy już do elementów związanych z deklaracjami i zgłoszeniami celnymi. W przywozie towarów z Wielkiej Brytanii po 1 stycznia taką pierwszą deklaracją, która wystąpi, to będzie przywozowa deklaracja skrócona w skrócie PDS. Ta deklaracja zawiera dane bezpieczeństwa i ochrony, które są określone w Unii Europejskiej i dane te powinny być złożone w formie elektronicznej do Urzędu Celnego Wprowadzenia, to jest Urzędu Granicznego w Unii Europejskiej, przed przywozem towarów na unijny obszar celny. Jeżeli chodzi o przewozy z Wielkiej Brytanii, głównie jeżeli będzie to urząd graniczny, na przykład francuski, czy też holenderski, niemiecki, a więc tam będą jakby składane te przywozowe deklaracje skrócone. Towar, jeżeli zostanie jakby wprowadzony już na obszar celny Unii, tutaj już w Polsce jakby nie ma żadnych obowiązków związanych z tą deklaracją. Jednakże tylko dla przypomnienia powiem Państwu, że w Polsce jakby do tego celu służy system AIS ICS i odpowiednio jakby dokumenty dotyczące tego systemu są dostępne na portalu PUESK w zakładkach usługi ICS oraz systemy informatyczne AIS. Alternatywnie dane bezpieczeństwa i ochrony mogą być złożone w ramach zgłoszenia tranzytowego do systemu NCTS i Wielka Brytania, ponieważ od 1 stycznia 2021 będzie stosowała przepisy konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, a więc będzie również stosowała system NCTS, to będzie można do tego systemu razem ze zgłoszeniem tranzytowym złożyć dane bezpieczeństwa i ochrony, co oznacza, że danych tych już wówczas nie będzie się składało do odrębnego systemu ICS, na przykład we Francji. Więc jakby to jest duże ułatwienie dla przedsiębiorców i tutaj też zachęcam przedsiębiorców do korzystania również z tej formy deklarowania danych bezpieczeństwa i ochrony. Przywozowa deklaracja skrócona nie będzie dotyczyła przywozu towarów o statusie unijnym z obszaru Irlandii Północnej. To jest to po prostu związane z tym, że jakby związane jest to z tym protokołem dotyczącym Irlandii Północnej. Jeżeli chodzi o procedurę tranzytu, od 1 stycznia przyszłego roku Wielka Brytania jako samodzielna strona konwencji międzynarodowych będzie stosowała przepisy konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR. I te dwa rodzaje procedur tranzytowych będą dostępne dla przedsiębiorców. Wspólna procedura tranzytowa w transporcie drogowym stosowany jest system NCTS, zgłoszenia są elektroniczne i składane albo dla towarów o statusie nieunijnym, będą to operacje T1, albo dla towarów o statusie unijnym, operacje T2. A więc na przykład jeżeli z Polski będą towary unijne jechały do Wielkiej Brytanii, będą one jechały w operacjach T2, a na przykład z Wielkiej Brytanii jako towary już nieunijne, przywożone na obszar celny Unii Europejskiej w systemie NCTS będą oznaczane jako operacje T1. W Polsce mamy system NCTS-2 i usługa Krajowej Administracji Skarbowej nazywa się usługą e-tranzyt.
Dla systemu dostępna jest specyfikacja XML oraz instrukcja dotycząca realizacji usługi e-Transit. Te dokumenty są dostępne na stronie internetowej PUESK. Bardzo zachęcam, żeby się z tym zapoznać. No i też stosować przede wszystkim instrukcję, tak, dotyczącą realizacji usługi e-Transit. Jest to bardzo ważny dokument i w sposób proceduralny określający zasady stosowania systemu NCTS w Polsce. Jeżeli chodzi o obrót z Wielką Brytanią, to chciałem zwrócić Państwu uwagę na takie szczególne elementy. Chodzi o kody stosowane w zgłoszeniach. W zgłoszeniu tranzytowym. A więc będzie to tak, kod kraju przeznaczenia GB dla operacji T1 lub T2, a więc jeżeli będzie operacja tranzytowa z Polski do Wielkiej Brytanii, stosujemy kod GB. Natomiast do Irlandii Północnej będziemy stosować kod XI, ale tylko dla operacji T1, to znaczy dla przewozów towarów z Polski o statusie nieunijnym, ponieważ towary o statusie unijnym do obszaru Irlandii Północnej będą przemieszczały się bez zgłoszeń celnych, bez procedur celnych, a więc również bez procedury tranzytu i bez systemu NCTS. A więc z Polski do Irlandii Północnej T1 tylko do obszaru XI. I bardzo istotny element w zgłoszeniu tranzytowym, prawidłowe deklarowanie Urzędu Celnego Tranzytowego. W kierunku z Polski do Wielkiej Brytanii urząd tranzytowy znajduje się po stronie brytyjskiej, na przykład w Dover, a w odwrotnym kierunku z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej urząd tranzytowy leży po stronie Unii Europejskiej, na przykład w Calais. Tu jest błąd w prezentacji, ale jest po stronie Unii Europejskiej, na przykład w Calais. I to jest istotny element, dlatego że jeżeli zgłaszający będą źle deklarowali urzędy tranzytowe, na przykład odwrotnie, tak? To wtedy może być jakiś czas oczekiwania na przekroczenie granicy, dlatego że urzędy celne tranzytowe będą musiały jakby odpowiednio wykonać działania, żeby uzyskać komunikaty w systemie NCTS z urzędów celnych wyjścia. Także bardzo prosimy, aby prawidłowo deklarować kody urzędów tranzytowych. Istotnym elementem w tranzycie jest zabezpieczenie we wspólnej procedurze tranzytowej. Wielka Brytania w tej chwili jeszcze do końca tego roku jakby jest obowiązkowo objęta zabezpieczeniami. Jest jakby traktowana jako kraj unijny, tak, w sprawach powiedzmy właśnie w zakresie tych zabezpieczeń generalnych lub zwolnienie z zabezpieczenia. Natomiast po 1 stycznia jako odrębna strona konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej może być tylko jakby elementem czy objęta zakresem obowiązywania zabezpieczenia. To jest sprawa, która należy do podmiotu. To podmiot jakby decyduje, czy będzie chciał objąć Wielką Brytanię zakresem działania zabezpieczenia lub zwolnienia ze stosowania zabezpieczenia, ale w tym celu podmiot powinien wykonać pewne działanie. To znaczy powinien złożyć wniosek za pomocą unijnego portalu dla przedsiębiorców, Trader Portal, ze wskazaniem Wielkiej Brytanii jako strony konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. I ten wniosek, zgodnie z zasadami, które żeśmy przyjęli w Polsce, należy złożyć do końca pierwszego kwartału 2021. Jeżeli takiego wniosku do końca tego kwartału, pierwszego kwartału 2021 nie będzie, wówczas Wielka Brytania zostanie usunięta
z zakresu obowiązywania zabezpieczenia. Także proszę, prosimy Państwa, żeby Państwo jakby dokonali tych czynności dla pozwoleń, które w tej chwili jakby są ważne, które już Państwo jakby mają obecnie, tak? Że należy jakby uregulować sytuację obszaru Wielkiej Brytanii w zakresie zabezpieczeń. Jeżeli istnieje zobowiązanie gwaranta, wówczas należy dostarczyć aneks od gwaranta, który będzie rozszerzał zakres działania zobowiązania na obszar Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli podmiot nie zdecyduje się obejmować obszaru Wielkiej Brytanii, to jednak dla obszaru Irlandii Północnej należy ustanowić adres dla doręczeń. Ten adres jest istotny dla przypadków, kiedy powstałby dług celny w związku z nieprawidłowościami w procedurze tranzytu i ponieważ obszar Irlandii Północnej w sprawach celnych będzie po 1 stycznia nadal traktowany jako obszar celny Unii Europejskiej, czy tam, gdzie jest stosowane prawo celne Unii Europejskiej, wówczas jakby jest wymagany ten adres do doręczeń w Irlandii Północnej. Powtórzę, dla przypadku, kiedy zobowiązanie gwaranta nie będzie obejmować obszaru Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli zobowiązanie gwaranta obejmie obszar Wielkiej Brytanii, oznacza to również, że jakby automatycznie obejmie on obszar Irlandii Północnej i wówczas nie trzeba ustanawiać specjalnego adresu do doręczeń dla obszaru Irlandii Północnej. Po decyzjach podmiotu w zakresie obowiązywania swojego zabezpieczenia, czy to jest zwolnienia z zabezpieczenia, organ celny wyda przedsiębiorcy zmodyfikowane poświadczenia TC31, TC33. Drugą procedurą celną, która jest możliwa w przewozach, procedurą tranzytową, która jest możliwa w przewozach towarów do i z Wielkiej Brytanii po 1 stycznia będzie to procedura TIR. Stosowane będą standardowe zasady dla tej procedury, tak samo jak w przewozach do lub z innych krajów trzecich. Natomiast zwracamy uwagę na to, że system NCTS dla procedury TIR obowiązuje wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. A więc jako urzędy przeznaczenia w zgłoszeniach czy w danych w systemie NCTS będzie podawany urząd celny po stronie Unii Europejskiej. Natomiast karnet TIR papierowy jak najbardziej jakby jest stosowany dalej, czyli jakby można wjechać z papierowym karnetem TIR na obszar celny Wielkiej Brytanii. Ale w danych czy wymienianych w systemie NCTS jako urząd przeznaczenia podajemy urząd celny na obszarze Unii Europejskiej graniczny, tak? Urząd celny, a więc na przykład w Calais we Francji. Kolejną procedurą celną, która będzie stosowana w obrocie towarowym z Wielką Brytanią, będzie to procedura wywozu, a więc zgłoszenia wywozowe. I towary unijne wywożone od dnia 1 stycznia 2021 od godziny 00 czasu środkowoeuropejskiego do Wielkiej Brytanii muszą być objęte zgłoszeniem do procedury wywozu. Poza wyjątkami takimi ogólnymi, które są określone w artykule 269 ust. 2 Unijnego Kodeksu Celnego,
No i zachęcam Państwa, żeby Państwo już tak by samodzielnie jakby spojrzeli do tych przepisów, ale generalnie są wymagane zgłoszenia wywozowe dla towarów unijnych wywożonych do Wielkiej Brytanii, tak jak obecnie dla wszystkich towarów, które są wywożone do krajów trzecich. Zgłoszenia wywozowe mogą być składane do systemu AES ECS2 w Polsce od 1 stycznia 2021 dopiero z godziną 00:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wcześniej takie zgłoszenia, nawet jeżeli będą złożone, to będą odrzucone przez system, dlatego że system korzysta ze słowników, a jeszcze do końca tego roku Wielka Brytania jakby znajduje się w słowniku krajów unijnych, w sprawach oczywiście celnych, tak? I dopiero po 1 stycznia jakby będzie figurowała w słowniku krajów trzecich, a więc dopiero z tą godziną będą przyjmowane zgłoszenia w systemie AES ECS2 w Polsce. I na obszar Irlandii Północnej nadal jakby będzie nie będą wymagane zgłoszenia wywozowe, czyli będzie nadal realizowana dostawa wewnątrzunijna towarów. Zgłoszenia wywozowe będą składane na standardowych zasadach, tak jak dla zgłoszeń dotyczących krajów trzecich w Polsce do systemu AES ECS2. I informacja o usłudze e-eksport i o systemie AES ECS2 dostępna jest na stronie PUESK. Zgłoszenie wywozowe składa się do Urzędu Wywozu, będącego organem właściwym ze względu na siedzibę eksportera. Jest to zasada, tak? A szczegółowe uregulowania znajdą się w artykule 221 rozporządzenia delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego. Po zwolnieniu do wywozu towary przemieszczają się do Urzędu Wyprowadzenia, to jest do Urzędu na granicy obszaru celnego Unii Europejskiej lub procedura wywozu będzie kończona na obszarze celnym Unii Europejskiej w Urzędzie Celnym, w którym towary zostaną objęte procedurą tranzytu, a więc na przykład właśnie wspólną procedurą tranzytową lub procedurą TIR, lub też w urzędzie celnym, z którego będzie realizowany przewóz do Wielkiej Brytanii z jednolitą umową przewozu, zgodnie z artykułem 329 rozporządzenia wykonawczego do Unijnego Kodeksu Celnego. Jednolita umowa przewozu stosowana jest w sytuacji przemieszczania towarów w transporcie kolejowym, pocztowym, ale tylko pocztowym, jeżeli jest on realizowany przez wyznaczonego operatora pocztowego, w Polsce jest to Poczta Polska, lotniczym lub morskim. I o ile właśnie te towary opuszczą obszar celny Unii Europejskiej koleją, pocztą, drogą powietrzną lub morską. Wówczas, powtórzę, Urząd Celny Wyprowadzenia jest to urząd celny, w którym towary, z obszaru którego towary będą przemieszczane w ramach jednolitej umowy przewozowej. I teraz uwaga, transport drogowy nie podlega jednolitej umowie przewozowej, co oznacza, że o ile nie zostanie otwarta procedura tranzytu, to potwierdzenie wyprowadzenia może nastąpić wyłącznie w Urzędzie Wyprowadzenia zlokalizowanym na granicy obszaru celnego Unii Europejskiej, a więc na przykład w Urzędzie Celnym w Calais. A więc jeżeli nie będzie zastosowana jednolita umowa przewozu lub też nie będzie zastosowana procedura tranzytu, wówczas towary unijne przemieszczają się do granicy w ramach procedury wywozu i tam następuje zakończenie procedury wywozu i towary mogą opuścić obszar celny Unii Europejskiej w kierunku do Wielkiej Brytanii.
Jeżeli chodzi o zgłoszenia celne, przywozowe, importowe, standardowe, stosowane są standardowe jakby zasady obowiązujące dla przywozowych zgłoszeń celnych, a więc import towarów z krajów trzecich. Wielka Brytania będzie traktowana jako kraj trzeci. Taki właśnie typowy. W Polsce dane zgłoszenia importowe składane są do systemu ICE Import. Informacja o usłudze e-import oraz o systemie ICE Import dostępna jest w zakładce UESC. Istotnym elementem, który może być jakby właśnie takim ważny w obrocie towarowym z Wielką Brytanią po 1 stycznia, jest status celny towarów. Jest to szczególnie istotny element jakby na styku jakby czasowym, tak? A więc jeszcze jakby powiedzmy w dniu 31 grudnia tego roku, a 1 stycznia przyszłego roku. I przemieszczanie towarów unijnych będzie można nadal traktować jako przemieszczanie wewnątrzunijne pod warunkiem, że przemieszczanie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2021, a zakończyło się na 1 stycznia lub też po 1 stycznia 2021. Oczywiście cały czas jakby jest mowa o przemieszczaniu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. A więc jeżeli towary o statusie unijnym jeszcze w tym roku rozpoczną przewóz w Wielkiej Brytanii w kierunku do Unii, ale z jakichś przyczyn to przemieszczenie jakby, czy jakby wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej nastąpi 1 stycznia lub po 1 stycznia, jest możliwe, aby organ celny graniczny, a więc na przykład we Francji, uznał status unijny tych towarów i nie wymagał procedur celnych pod warunkiem, że przewoźnik przedstawi dokument przewozowy lub inny dokument, na którym umieszczona będzie data rozpoczęcia przemieszczania towarów przed 1 stycznia 2021. Jest to niestety element uznaniowy, a więc jakby niepewny, tak? To będzie decyzja organu celnego granicznego Unii Europejskiej, powiedzmy właśnie głównie jakby na wybrzeżu morskim Unii Europejskiej i natomiast jakby taka zasada obowiązuje i państwo jakby mogą też jakby gdyby były jakieś problemy jakby z tym związane, państwo mogą się jakby odwoływać do tej zasady. Ta zasada jest też opisana w wytycznych Komisji Europejskiej, o których mówiłem na początku. I państwo jakby właśnie mogą wskazywać, że te wytyczne tak to określiły. Jeżeli chodzi o towary przewożone drogą morską, to taki szczególny przypadek, ponieważ towary mogą jakby też towary o statusie unijnym mogą jakby korzystać z regularnej linii żeglugowej. Wówczas niewymagane jest potwierdzenie statusu, taka jest zasada. Natomiast jeżeli statek należący do regularnej linii żeglugowej zawinął w trakcie rejsu do portu Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021, to unijny status celny oczywiście nie ulega zmianie. Natomiast jeżeli taki statek zawinął po 1 stycznia 2021, to przy wyładunku towarów unijnych załadowanych w portach Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, do których statek zawinął po 1 stycznia 2021, wymagane będzie potwierdzenie unijnego statusu celnego na standardowych zasadach, a więc na przykład z użyciem dokumentu T2L.
To tyle z mojej strony. Ta prezentacja jest no, ogólna, tak? Jakby na pewno w szczegółach może być jakby wiele różnych jeszcze, mogą być jakieś problematyczne sprawy, jakby się pokazywać. Państwo mogą jakby składać do nas pytania, tak, w swoich takich konkretnych jakby sprawach, scenariuszach biznesowych. Departament CEU jak najbardziej będzie odpowiadać na te pytania. Mam nadzieję, że procedury celne nie będą, nie wywołają jednak problemów w obrocie towarowym z Wielką Brytanią, ponieważ tak naprawdę Wielka Brytania będzie traktowana jako kraj trzeci, a więc jakby dla osób, które w tej chwili już dokonują zgłoszeń, to nie jest nic nowego, to jest po prostu zwyczajne, tak naprawdę jakby zwyczajny biznes, tak? Składanie zgłoszeń i realizację procedur celnych. Natomiast dla tych z Państwa, którzy do tej pory tylko realizowali dostawy wewnątrzunijne z Wielką Brytanią, jakby ten jakby obszar celny będzie obszarem nowym, ale mam nadzieję, że Państwo jakby też jakby gładko przejdą jakby do stosowania procedur celnych, stosowania zgłoszeń celnych i systemów celnych i nie będzie problemów. Jakby z tym, my jesteśmy do Państwa dyspozycji, gdyby były jakieś problemy czy jakieś pytania też jakby takie jakby, żeby upewnić się jakie zasady są, będziemy chętnie Państwu udzielać informacji. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo za uwagę. Będą pytania na czacie, no to będziemy. Dziękuję Krzysztofowi za konkretne informacje o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców, którzy będą musieli rozpocząć nowe czynności administracyjne związane z handlem z Wielką Brytanią. Krzysztof wraz z zespołem pracowników Departamentu CEU będzie teraz odpowiadał na czacie na Państwa pytania. Ja widzę na podglądzie, że mamy ponad 2000 uczestników w webinarium i chyba z ponad 100 pytań, również takich, na które odpowiedzi są zawarte w naszej prezentacji. Na część pytań damy radę odpowiedzieć po transmisji webinarium, a nawet później na wskazane przez Państwa adresy mailowe. Sugeruję również kontakt z lokalnymi urzędami celno-skarbowymi, bo w Ministerstwie Finansów jest nas tutaj garstka. A tymczasem zapraszam Panią Annę Dubielak z Departamentu CEU do kolejnej prezentacji na temat specjalnych procedur celnych i pozwoleń celnych. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Dubielak, jestem pracownikiem Departamentu CEU w Ministerstwie Finansów i mam przyjemność przedstawić Państwu krótką prezentację na temat stosowania procedur specjalnych oraz pozwoleń celnych w kontekście Brexitu. A tytułem wstępu, procedury specjalne są to procedury inne niż przywóz i wywóz, niż import i eksport. Do procedur specjalnych zaliczamy także procedurę tranzytu, ale o niej oczywiście nie będę mówiła, ponieważ bardzo szczegółową prezentację przedstawił przed chwilą pan Krzysztof Witz. Odniosę się tylko do procedur specjalnych pozostałych, takich jak składowanie celne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie, a właściwie dopuszczenie do obrotu z końcowym przeznaczeniem, uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne. To są procedury specjalne. Na stosowanie tych procedur specjalnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Pozwolenie wydają organy celne. I na te procedury specjalne, takie pozwolenia w Polsce, wydają urzędy celno-skarbowe. Wymagane jest także złożenie zabezpieczenia i jest to wymóg obligatoryjny. W związku z Brexitem, a właściwie z zakończeniem okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 roku, a
istnieją pewne określone zasady dotyczące stosowania tych właśnie procedur specjalnych. A pozwolenie na stosowanie procedur specjalnych mogą być dwojakie. Albo są to pozwolenia dotyczące jednego państwa członkowskiego, na przykład pozwolenie wydane jest w Polsce przez polski organ celny i jest stosowane tylko na obszarze Polski. Czyli towary mogą być na przykład przetwarzane w ramach uszlachetniania czynnego, czy też mogą być składowane, czy też mogą być przywożone na różnego rodzaju wystawy, czy inne wydarzenia w ramach odprawy czasowej i to pozwolenie jest ważne tylko w Polsce. Albo tak zwane pozwolenie multi, czyli pozwolenie jest stosowane na więcej niż jedno państwo członkowskie. Mogą być dwa państwa, trzy, cztery, właściwie nawet do 27. A chociaż to występuje bardzo rzadko. Oznacza to, że na przykład w zakresie uszlachetniania czynnego pozwolenie wydaje na przykład polski organ celny, część procedury przetwarzania jest realizowana w Polsce, a następnie towary są przemieszczane do innego państwa członkowskiego, gdzie jest kontynuacja przetwarzania i mogą potem ta procedura może być zakończona i zamknięta. Wtedy mamy co najmniej dwa państwa członkowskie. I w związku z tym, jeżeli pozwolenie zostało wydane w Unii Europejskiej i jest ważne także na kraj współuczestniczący i tym krajem jest Wielka Brytania, mówię o pozwoleniach, które zostały wydane oczywiście przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy Wielka Brytania nadal jest członkiem Unii Europejskiej. Otóż jeżeli krajem współuczestniczącym w tym pozwoleniu, w tej procedurze jest Wielka Brytania, chociaż pozwolenie zostało wydane w Unii, to z dniem 1 stycznia 2021 roku takie pozwolenia stracą swoją ważność, ale tylko w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Czyli jeżeli pozwolenie dotyczyło Polski i Wielkiej Brytanii, pozostaje ważne w Polsce, natomiast zostaje z niego wykreślona Wielka Brytania, co oznacza, że czynności związane ze stosowaniem tej procedury specjalnej nie mogą być wykonywane w Wielkiej Brytanii. A wyjątkiem oczywiście są pozwolenia, które dotyczą procedury specjalnej realizowanej na obszarze Irlandii Północnej, jak to już wyjaśniał kolega wcześniej. Irlandia Północna będzie miała specjalny status w związku z protokołem Irlandia Północna załączonym do umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja pozwoleń wydanych w Wielkiej Brytanii i ważnych na przykład na Polskę, na jakieś państwa członkowskie, czyli na przykład na Polskę? Otóż pozwolenia wydane w Wielkiej Brytanii na stosowanie procedury specjalnej, których ważność obejmuje także Polskę, a z dniem 1 stycznia 2021 roku mogą zachować swoją ważność na maksimum 12 miesięcy pozwoleniu towarów do danej procedury specjalnej pod warunkiem, że te towary na dzień 1 stycznia 2021 roku znajdą się już na terenie Wielkiej Brytanii. Czyli jeżeli towary zostały przywiezione do Polski, do Unii i są objęte odprawą czasową, na przykład na wystawę i są wystawiane w Polsce, a następnie w ramach tej samej procedury i tego samego pozwolenia są przemieszczane do Wielkiej Brytanii, gdzie mają być też wystawione na wystawie, to jeżeli te towary wjechały do Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 roku, a to ta procedura odprawy czasowej w oparciu o przepisy unijnego kodeksu celnego nadal będzie stosowana w Wielkiej Brytanii zgodnie z artykułem 49 ustęp 1 umowy o wystąpieniu i załącznika 3 do tej umowy przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Powodem tego było pozwolenie na jakby zakończenie tej procedury specjalnej nawet wtedy, jeżeli Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej,
ale przez określony termin jeszcze będą stosowane przepisy unijne w zakresie właśnie stosowania procedur specjalnych przez okres, jak mówiłam, maksymalnie 12 miesięcy po zwolnieniu towaru do danej procedury specjalnej. Także to jest taki wyjątek. Natomiast jeżeli towary objęte procedurą specjalną zostaną po 1 stycznia 2021 roku przywiezione z Wielkiej Brytanii do Unii, to wtedy one już będą traktowane jako towary przywiezione z kraju trzeciego. Nie będą objęte już procedurą specjalną. Ta procedura specjalna musi zakończyć się w Wielkiej Brytanii. Towary przywożone z Wielkiej Brytanii do Unii staną się towarami przywożonymi z kraju trzeciego i będą objęte formalnościami, o których mówił też kolega przede mną, czyli będzie musiała złożona być przywozowa deklaracja skrócona i towary muszą być objęte jakąś regulacją prawną, procedurą celną, czy też umieszczone w wolnym obszarze celnym, zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego odnoszącymi się do towarów przywożonych z krajów trzecich. A towary objęte procedurą specjalną mogą się także przemieszczać między krajami, między państwami członkowskimi, jeżeli pozwolenie dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego, to przemieszczanie odbywa się poza procedurą tranzytu, ponieważ towary są już objęte procedurą specjalną, nie mogą być objęte drugą procedurą. Jest to specjalny taki tryb przemieszczania, na który zgodę musi wyrazić organ celny w pozwoleniu wydanym na procedurę specjalną. Otóż takie przemieszczanie po 1 stycznia czy po 31 grudnia 2020 roku o północy przestanie być możliwe. A to tyle, jeżeli chodzi o procedury specjalne. Dodatkowe informacje, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, znajdują się w dokumencie, o którym już tutaj mówiono, w bardzo dobrym dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską, wskazówki związane właśnie z zakończeniem okresu przejściowego w kontekście Brexitu. I tam jest odpowiedni rozdział poświęcony właśnie procedurom specjalnym. Każda procedura specjalna jest opisana, więc zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. On jest przetłumaczony na język polski, także i znajduje się na naszej stronie internetowej w kafelku Brexit a cło. Oraz są też ogólne informacje też na naszej stronie internetowej. Jeżeli chodzi w ogóle o pozwolenia celne, czyli pozwolenia wydane na podstawie kodeksu celnego na różnego rodzaju ułatwienia, uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą, otóż tych pozwoleń jest dosyć dużo. A jak już mówiłam, takie pozwolenia mogą być pozwoleniami ważnymi na jedno państwo członkowskie albo pozwoleniami ważnymi na więcej niż jedno państwo członkowskie, w zależności od rodzaju pozwolenia, ale również od potrzeb osoby, która o takie pozwolenia wnioskuje. Generalna zasada jest taka, że wszystkie pozwolenia udzielone przez organy celne Wielkiej Brytanii tracą swoją ważność w Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2021 roku. Ale to jest zasada generalna, bo wyjątkiem na przykład właśnie może być chociażby pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego w kwocie również obniżonej i zwolnienia dla procedury tranzytu, ale o tym już mówił kolega. Tutaj mamy dłuższy okres ważności. Natomiast generalnie pozostałe pozwolenia wydane w Wielkiej Brytanii tracą swoją ważność w Unii Europejskiej. Jakby nie wnikamy, co się z nimi dzieje w Wielkiej Brytanii, natomiast tracą swoją ważność w Unii Europejskiej. Oczywiście wyjątkiem jak zwykle jest Irlandia Północna, czyli jeżeli takie pozwolenie zostało wydane przez organy celne znajdujące się na terytorium Irlandii Północnej, takie pozwolenie zachowuje swoją ważność. Natomiast pozwolenia udzielone przez organy celne unijne, których ważność obejmuje Wielką Brytanię jako kraj współuczestniczący w realizacji tego pozwolenia, zachowają oczywiście swoją ważność w Unii Europejskiej, ale stracą ważność w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. I tutaj wyjątkiem oczywiście jest znowu sytuacja z Irlandią Północną, kiedy te pozwolenia, jeżeli są ważne na
miejsce usytuowane w Irlandii Północnej, one pozostaną ważne. Pozwolenia tak zwane multi, czyli ważne na więcej niż jedno państwo członkowskie, są obsługiwane przez unijny system zarządzania pozwoleniami, system CDS. Poprzez ten system następuje złożenie wniosku o wydanie pozwolenia, następuje wydanie pozwolenia i zarządzanie tym pozwoleniem. W związku z tym, jeżeli państwo takie pozwolenie posiadacie, ważne także na Wielką Brytanię, to właściwie nie musicie robić nic, ponieważ automatycznie o północy między 31 grudnia 2020 roku a 1 stycznia 2021 roku automatycznie kod Wielkiej Brytanii, kod GB w pozwoleniu wskazujący, że to pozwolenie jest ważne na Wielką Brytanię, zostanie skreślony, usunięty, natomiast i zostanie zastąpiony kodem XI. Co będzie oznaczało, że te pozwolenia nie są ważne na Wielką Brytanię, na Zjednoczone Królestwo, przepraszam, z wyłączeniem obszaru Irlandii Północnej. I państwo otrzymacie po prostu od organu celnego, który wydał takie pozwolenie, otrzymacie wydruk zmienionego pozwolenia. To jest zmiana techniczna. Natomiast jeżeli państwo, nie musicie o nic wnioskować, natomiast jeżeli państwo otrzymacie takie pozwolenie ważne na Irlandię już tylko i wyłącznie północną i z jakichkolwiek względów nie chcecie, aby to pozwolenie było ważne na Irlandię północną, bo wasza działalność biznesowa była ograniczona do innych obszarów Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii, a nie Irlandii Północnej, to wtedy możecie zawnioskować o zmianę tego pozwolenia poprzez właśnie wykreślenie kodu XI. Także taka możliwość istnieje. Ale jeżeli nie chcecie zmieniać, to zmiana pozwolenia nastąpi automatycznie w systemie i państwo nie musicie wnioskować o taką zmianę, ani składać dodatkowych wniosków, czy wykonywać jakichkolwiek czynności. I teraz ostatni slajd dotyczący AEO. A pozwolenia AEO są, pozwoleń AEO dotyczą te same zasady co wszystkich pozwoleń, czyli jeżeli przedsiębiorstwo brytyjskie posiada AEO, pozwolenie AEO, upoważniony przedsiębiorca, wydane przez brytyjskie władze celne, to oczywiście dla organów celnych Unii ta osoba przestaje być osobą AEO. Nie jest traktowana jako wiarygodny przedsiębiorca, ponieważ to pozwolenie nie jest ważne na terenie Unii Europejskiej. A Wielka Brytania nie posiada jeszcze porozumienia z Unią dotyczące wzajemnego uznawania statusów osób wiarygodnych. Takie pozwolenia Unia posiada z kilkoma krajami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, ze Szwajcarią, natomiast nie posiada takiego pozwolenia z Wielką Brytanią jeszcze. Być może takie pozwolenie będzie podpisane, być może nie. Na ten temat w tej chwili jeszcze żadne prace się nie toczą. W związku z tym takie osoby nie mogą legitymować się faktem, że są upoważnionym przedsiębiorcą i nie są też zostaną usunięte ze wszystkich słowników zasilających systemy unijne jako osoba AEO. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, na chciałabym zwrócić uwagę. Otóż dla niektórych uproszczeń celnych, żeby uzyskać pozwolenie na stosowanie niektórych uproszczeń celnych, takich jak odprawa scentralizowana, krajowa, samoobsługa celna oraz też składanie zabezpieczeń generalnych w obniżonej wysokości lub zwolnień w przypadku istniejącego długu celnego, konieczne jest posiadanie najpierw statusu AEO, czyli dopiero osoba, która posiada status AEO, może o takie pozwolenie zawnioskować. Zatem, jeżeli ktokolwiek, osoba, przedsiębiorstwo posiada pozwolenie AEO wydane przez brytyjskie organy celne, a w Polsce, bo są takie przypadki, a w Polsce posiada pozwolenia na jedno z tych, albo na wszystkie z tych uproszczeń, albo przynajmniej na jedno z tych uproszczeń, to po 31 grudnia 2020 roku to pozwolenie na uproszczenie zostanie cofnięte. A dlatego, że warunkiem posiadania pozwolenia jest posiadanie statusu AEO. I aby do tego
takie pozwolenie po raz drugi uzyskać, no niezbędne będzie uzyskanie statusu AEO w Unii, co też nie jest łatwe, dlatego że warunkiem uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia, w tym pozwolenia AEO, jest warunek, aby osoba była, posiadała siedzibę na terenie Unii, na terenie Unii Europejskiej. Po spełnieniu tego wymogu, po uzyskaniu pozwolenia AEO, statusu AEO, taka osoba może wystąpić wtedy o pozwolenia na jedno lub kilka uproszczeń celnych. I to jest wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i jak mówiłam, oczywiście w przypadku pytań na czacie na wszystkie pytania odpowiem. I zachęcam do przeglądania naszej strony internetowej, a szczególnie bardzo, bardzo dobrego dokumentu przygotowanego przez Komisję Wskazówki dla organów celnych i dla przedsiębiorców w kontekście Brexitu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Annie za przedstawienie tematu, który ma istotne znaczenie dla firm, które muszą zapewnić ciągłość wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Anna będzie mogła teraz udzielać odpowiedzi na pytania. Proszę też, aby pytania, które skierujecie Państwo, były opatrzone zwrotnym adresem mailowym, abyśmy mogli zidentyfikować adresata, któremu odpowiedzi udzielimy później. Osiągnęliśmy maksymalny limit połączeń z webinarium. 2000 to są nasze możliwości techniczne. Nie możemy przekroczyć tego limitu. A teraz zapraszam do zaprezentowania kolejnego punktu spotkania pana Jacka Kroczyńskiego z Departamentu CEU. Będą to reguły pochodzenia. Jednocześnie przekraczam już półmetek porządku spotkania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kroczyński, pracuję w Departamencie CEU. Zajmuję się między innymi sprawami związanymi z pochodzeniem towarów i w dniu dzisiejszym chciałem Państwu przekazać kilka informacji na ten temat. Zacznę może od takich bardziej ogólnych informacji, co to jest handel preferencyjny, handel niepreferencyjny, żebyśmy się dobrze też rozumieli w dalszej części tego, co ja będę Państwu tutaj prezentował. W obrocie międzynarodowym, w handlu mamy te dwa reżimy, niepreferencyjny i preferencyjny. Niepreferencyjny jest po prostu zwykłym handlem opartym na podstawowych stawkach celnych, gdzie nie ma żadnych specjalnych przywilejów z tym związanych. Natomiast handel preferencyjny to jest głównie związany z umowami o wolnym handlu, jakkolwiek nie tylko z nimi, ponieważ są to również niektóre reżimy handlowe, które przewidują stosowanie preferencji celnych, niekoniecznie akurat z tytułu pochodzenia, niekoniecznie w oparciu o umowy o wolnym handlu. Jeżeli chodzi o konsekwencje dla handlu preferencyjnego i niepreferencyjnego w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli umowy. Jak wszyscy świetnie się orientujemy, negocjacje umowy trwają. Trudno powiedzieć, kiedy się zakończą, o ile się w ogóle zakończą, jaki będzie ich efekt. Więc mamy jakby te dwie możliwości. Albo ta umowa będzie, albo jej nie będzie. Jeżeli negocjacje nie zakończą się powodzeniem, nie będzie umowy, no to nasz przyszły handel w nowym roku z Wielką Brytanią będzie wyglądał tak, jak w tej chwili powiedzmy wygląda ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli po prostu zwykłe stawki celne w obydwie strony, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie brytyjskiej. Żadne preferencje z tytułu pochodzenia towaru, czy to z Unii, czy z Wielkiej Brytanii, po prostu nie będą mogły być stosowane, bo skoro nie ma żadnej umowy, no to nie będzie podstaw prawnych do tego takiego rozwiązania. Oczywiście zupełnie inna sytuacja będzie, jeżeli negocjacje zakończą się powodzeniem, dojdzie do zawarcia umowy i ta umowa określi zasady, na jakich handel preferencyjny będzie mógł się odbywać. Przy czym handel preferencyjny to nie jest żaden obowiązek, to jest możliwość. Jeżeli ktoś nie będzie chciał z jakichkolwiek względów
handlować z Wielką Brytanią na warunkach preferencyjnych, to oczywiście nie będzie musiał. Warunki niepreferencyjne oczywiście będą jak najbardziej również dozwolone, jakkolwiek konsekwencje tego są takie, że no, te towary będą później obciążone cłem. W przypadku handlu preferencyjnego tak oczywiście nie będzie. I teraz jakby kilka słów na temat tej umowy, która jest negocjowana. No jest negocjowana, jakie będą efekty negocjacji, nie wiemy, ale zakładając, że ta umowa zaistnieje, to oczywiście możemy spodziewać się, że pojawi się szereg stawek celnych zerowych, prawdopodobnie być może nawet na wszystkie towary stawki będą zerowe, ale oczywiście tylko dla towarów, które będą mogły być uważane za pochodzące odpowiednio z Unii Europejskiej czy ze Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli dany towar nie będzie mógł być za takowy uważany, to niestety, ale będzie obciążony cłem. I tutaj jakby dochodzimy do tego elementu umów, który jest określony jako reguły pochodzenia. Czy produkt jest pochodzący z Unii, czy jest pochodzący z Wielkiej Brytanii, będą decydować reguły pochodzenia. One muszą być spełnione. Jeżeli są spełnione, to oczywiście produkt ma to pochodzenie preferencyjne. Nie wiemy na ten moment, jakie te reguły będą, bo jest to również ten element negocjacji, który ten temat nie jest rozstrzygnięty, więc w związku z tym nie mamy wiedzy wystarczającej, żeby w tej chwili powiedzieć, jak te reguły będą wyglądać. Początkowo tak może wydawało się, że będą to rozwiązania zbliżone do tego, co mamy w handlu z innymi krajami europejskimi, czyli krajami tzw. strefy PAN-EUROMED. Są to kraje EFTA, oczywiście Unia EFTA, ale również kraje basenu Morza Śródziemnego po stronie afrykańskiej, czyli kraje takie jak Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, również Jordania, Izrael, Palestyna, Turcja, również kraje tzw. Bałkanów Zachodnich, czyli Bośnia Hercegowina, Serbia, Macedonia czy Czarnogóra, ale również kraje Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Wydaje się jednak, że negocjacje mogą skończyć się innym rezultatem, to znaczy te reguły nie będą takie, jak w tej chwili obowiązują w strefie PAN-EUROMED. To może spowodować szereg utrudnień w handlu preferencyjnym, ponieważ towary, które będą traktowane za pochodzące w kontekście umowy między nami i Wielką Brytanią, niestety nie będą mogły być uważane za pochodzące w kontekście innych umów preferencyjnych, powiedzmy naszej umowy z krajami EFTA. Ale czy tak oczywiście będzie, to też trudno powiedzieć. Tym niemniej można, jeżeli chodzi o dokumentowanie pochodzenia, bo tu Państwo mogą być zainteresowani, jak to ewentualnie by było, to jesteśmy tak przyzwyczajeni w tej strefie europejskiej do wykorzystania z tak zwanych świadectw przewozowych EUR 1. W przypadku umowy z Wielką Brytanią, znaczy ze Zjednoczonym Królestwem, prawdopodobnie, ale tu pewności nie mamy, bo tak jak mówiłem, cały czas negocjacje trwają, prawdopodobnie będzie wykorzystywany system tak zwanych zarejestrowanych eksporterów REX. Na ten moment w Polsce ten system już jest stosowany w handlu na przykład z Japonią i z Kanadą i szereg podmiotów, naszych przedsiębiorców już uzyskało numer REX i się zarejestrowało. Ponieważ można przypuszczać, że jeżeli dojdzie do rzeczywiście zakończenia negocjacji w pozytywnym wynikiem, to znaczy, że to umowa będzie, to również w relacjach z Wielką Brytanią, ze Zjednoczonym Królestwem do dokumentowania pochodzenia będzie wykorzystywany system REX. W związku z tym sugerowałbym, żeby już teraz przygotować się do tego, nie czekać z tym do nowego roku, szczególnie, że ta rejestracja, nawet jeżeli by w tej handlu z Wielką Brytanią ten system nie był stosowany, to rejestracja w REX może się przydać w kontekście innych umów o wolnym handlu, które Unia zawiera lub modernizuje, bo ten system jest generalnie wdrażany w szereg kolejnych umowach.
a rejestracja jest jednorazowa, po uzyskaniu numeru REX może być wykorzystywany we wszystkich innych umowach preferencyjnych, gdzie ten system jest przewidziany. Stąd moja sugestia do Państwa, proszę zastanowić się, czy już teraz może wystąpić o nadanie numeru REX. Tu mieliście Państwo prezentację na temat systemu EORI. Numery REX też są nadawane przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu i tam należy składać wnioski. Jaka jest procedura? Odsyłam do strony podatki.gov.pl. W zakładce Cło, informacje dla przedsiębiorców, pochodzenie towarów, znajdziecie Państwo plik, który informuje, w jaki sposób uzyskać rejestrację systemu REX. System REX jest systemem unijnym, także cała baza jest w Brukseli. Przechodząc dalej, kilka informacji, jak to będzie wyglądało po Sylwestrze, można powiedzieć, po tych fajerwerkach, które być może nas czekają. Otóż po zakończeniu tego okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo nie będzie już stanowić części obszaru celnego Unii. W konsekwencji w ramach tych różnych unijnych systemów preferencyjnych wkład ze Zjednoczonego Królestwa nie będzie już uważany za pochodzący. Będzie wkładem niepochodzącym dla celów określania preferencyjnego pochodzenia towarów, przy czym jako wkład należy rozumieć zarówno materiały, jak i procesy przetworzenia, które miałyby miejsce w Wielkiej Brytanii. Powiedzmy, że takim przykładem się posłużę, produkcja tkanin, materiałem byłaby przędza, a operacją czy procesem przetwarzania byłoby tkanie. Także trzeba pamiętać, że zarówno materiały, jak i wszystkie operacje, które są dokonywane, będą dokonywane na terytorium Wielkiej Brytanii, będą już uważane jako niepochodzące, jako ten wkład niepochodzący. Stąd też eksporterom, jak i producentom, bo nie każdy eksporter jest producentem, przy sporządzaniu dowodu pochodzenia towarów, przy celu ich wywozu do kraju partnerskiego, czy takiego, w którym mamy ten system preferencyjny ustanowiony, zaleca się uwzględnienie tego faktu, że Zjednoczone Królestwo nie będzie już członkiem Unii i ten wkład ze strony tego kraju po nowym roku już będzie musiał być uznany za niepochodzący. To oczywiście może to mieć jakieś konsekwencje dla danego przedsiębiorcy albo nie. To zależy, co produkuje, w jaki sposób, z jakich materiałów korzysta. Być może nie korzysta w ogóle z żadnych surowców przywożonych od producentów w Wielkiej Brytanii. Wtedy jakby tutaj jest sytuacja łatwiejsza. Ale natomiast jeżeli korzysta, to trzeba się zastanowić, czy to ma konsekwencje dla finalnego statusu pochodzenia jego produktu. Także importerom w Unii, którzy chcą korzystać z preferencyjnego traktowania w Unii, zaleca się, aby upewnili się, że eksporterzy w państwach trzecich są w stanie udowodnić, że towary, które są do nich dostarczane, spełniają te wymogi dotyczące preferencyjnego pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że Zjednoczone Królestwo nie jest już członkiem Unii Europejskiej. To ma to szereg oczywiście konsekwencji, ponieważ towary przywożone do Unii ze Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu tego okresu przejściowego staną się towarami niepochodzącymi na skutek wystąpienia. Konsekwencje podstawowe to takie, że towary, które są wyprodukowane w Zjednoczonym Królestwie nawet przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli jeszcze w tym roku, nie będą jednak dalej uważane za pochodzące na użytek ich wykorzystania w ramach uzgodnień preferencyjnych Unii, jeżeli zostaną przywiezione do Unii już po zakończeniu okresu przejściowego, czyli po nowym roku. Towary również także wyprodukowane w Unii Europejskiej przed zakończeniem okresu przejściowego nie będą uznawane za pochodzące z Unii, jeżeli będą znajdować się
w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli jeszcze w tym roku, a będą przywiezione ponownie do Unii, to niestety taka operacja powoduje, że one utracą swój preferencyjny status. Jeżeli chodzi o towary pochodzące z krajów partnerskich, czyli tych, którymi mamy te umowy, te reżimy preferencyjne, to towary przywożone do Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego na tych warunkach preferencyjnych, jeżeli zostaną przywiezione do Unii ze Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego, także nie będą mogły być już w Unii traktowane w sposób preferencyjny. Jeżeli chodzi o dowody pochodzenia towarów, to tutaj możemy tak jakby rozróżnić pewne różne dziwne, odmienne sytuacje. Zacznę od tego, od dowodów pochodzenia wystawionych lub sporządzonych przed zakończeniem okresu przejściowego. Jeżeli są to dowody pochodzenia wystawione lub sporządzone w Unii lub w Zjednoczonym Królestwie, w odniesieniu do towarów z wkładem Zjednoczonego Królestwa, to taki dowód pozostaje ważny pod warunkiem, że wywóz przesyłki został dokonany przed zakończeniem okresu przejściowego, nawet jeżeli oczywiście dostawa będzie już po nowym roku, czyli jeżeli dowód pochodzenia był wystawiony czy to w Unii Europejskiej z wkładem brytyjskim, czy to w Wielkiej Brytanii i produkt ten jest wysyłany do kraju partnerskiego, to te dowody zachowują ważność, jakkolwiek ważność w okresie ich ważności. Jak dowody pochodzenia mają określone terminy ważności i one są różne w zależności od typu. Przykładowo świadectwa Euryny mają zwyczajowo 4 miesiące okresu ważności. Kraje partnerskie, z którymi Unia posiada uzgodnienia preferencyjne, mogą jednak kwestionować takie dowody i zażądać ich weryfikacji. Na ten moment my, oceniając prawidłowość takiego dowodu, będziemy brali pod uwagę stan w dniu dokonania wywozu, czyli jeżeli wywóz nastąpił przed zakończeniem się okresu przejściowego, to będziemy również badać tak, jakby ten wkład brytyjski był uznawany za unijny. Będą oczywiście pewne szczególne przypadki, kiedy wywóz nastąpił właśnie przed zakończeniem okresu przejściowego, produkt dotarł na miejsce już po zakończeniu okresu przejściowego, ale potrzebny jest dodatkowy dowód pochodzenia z tego względu, że na przykład zaginął, tak? Czyli możliwość jest wystawienia duplikatu, bo skoro dokument był wystawiony w odpowiednim momencie, ale z różnych względów gdzieś zaginął, to taki duplikat oczywiście może być wystawiony również po nowym roku. Również dotyczy to świadectw tak zwanych retrospektywnych, czyli kiedy się wystawia dowód pochodzenia dla towarów, które były wysłane wcześniej. Natomiast przy wysyłce dowód pochodzenia nie był ani wystawiony, ani sporządzony. Takie wystawienie z mocą wsteczną, to oczywiście dla tych towarów, które wyjadą w tym roku, to takie świadectwo będzie mogło być wystawione. Podobnie dotyczy to deklaracji sporządzanych, czy oświadczeń sporządzanych przez eksporterów samodzielnie. Takie oświadczenia retrospektywne będą mogły być przez nich sporządzane. Przejdziemy już do następnego slajdu. Dowody pochodzenia wystawione w krajach partnerskich. Otóż jeżeli takie dowody są wystawione dla towarów przywiezionych przed 1 stycznia 2001, a zawierają wkład brytyjski, to taki dowód jest nadal ważny, bo to decyduje tutaj właśnie ta data zakończenia okresu przejściowego. Nie, skoro produkt był w momencie wywozu uważany za produkt pochodzący, to oczywiście taki nadal,
będzie. Teraz kilka informacji o pewnego rodzaju dokumentach, które występują w kontekście pochodzenia towarów, jak i niektórych statusach. Otóż deklaracja dostawcy. Deklaracja dostawcy jest takim dokumentem potwierdzającym pochodzenie, na podstawie którego można wystawić lub sporządzić dowód pochodzenia dla produktów finalnych wywożonych przez eksportera. Po zakończeniu okresu przejściowego można się na nich nadal opierać do celów wystawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem jednak, że nie uwzględniają one wkładu ze Zjednoczonego Królestwa do celów nabycia pochodzenia. Od dnia zakończenia okresu przejściowego deklaracje dostawcy sporządzone przez dostawców ze Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego nie będą mogły być dalej wykorzystywane. Produkty te stają się automatycznie produktami niepochodzącymi. Eksporterzy i producenci, którzy będą sporządzać dowody pochodzenia, czy organizacje, które będą wystawiać dowody pochodzenia po zakończeniu okresu przejściowego, będą miały jakby obowiązek sprawdzić, zweryfikować, czy w momencie wywozu produktów te produkty nadal spełniają reguły pochodzenia i mogą być uważane za pochodzące z Unii Europejskiej. Tutaj jest dosyć istotna informacja odnośnie tego, co będzie się działo w przyszłości, w przyszłym roku. Przy założeniu, że do umowy dojdzie do zakończenia negocjacji, umowa będzie stosowana, to aby można było preferencyjnie handlować z Wielką Brytanią, no trzeba będzie wystawiać również te dowody preferencyjnego pochodzenia. I do tego celu będą w wielu przypadkach wymagane deklaracje dostawcy, które będą dowodem, że użyte surowce, materiały mają to unijne pochodzenie. Ale unijne pochodzenie już w rozumieniu umowy z Wielką Brytanią, a tam reguły pochodzenia mogą być inne. Prawdopodobnie będą inne. W związku z tym powstanie potrzeba przygotowania nowych deklaracji dostawcy w kontekście handlu z Wielką Brytanią. Żeby uniknąć takich problemów, że nagle się okaże, że po nowym roku nikt takich deklaracji dostawcy nie ma, w związku z tym trudno jest wystawić dowód preferencyjnego pochodzenia. W konsekwencji nasz eksport preferencyjny zostanie zablokowany i trzeba będzie płacić należności. Komisja Europejska przygotowuje projekt takiego rozporządzenia, które będzie przewidywał, że możliwe będzie wystawienie czy sporządzenie dowodu pochodzenia towaru wywożonego na warunkach preferencyjnych do Unii bez posiadania w tym momencie niezbędnej do tego celu deklaracji dostawcy. Te deklaracje będą musiały być uzupełnione, to znaczy dostawca będzie musiał je przekazać eksporterowi, przy czym ten okres taki przejściowy, nowy, w kontekście deklaracji dostawcy jest przewidziany na cały przyszły rok, tak? Czyli to będzie musiało być uregulowane finalnie do 31 grudnia 2021 roku. W ciągu przyszłego roku wszystkie deklaracje, niezbędne deklaracje dostawcy będą musiały być przekazane pomiędzy podmiotami. Będzie to dosyć duża operacja, jak sądzę. Tych deklaracji być może trzeba będzie sporządzić dużo czy uzyskać. Stąd ten czas na dostosowanie się przedsiębiorców do tych nowych warunków. Jeżeli chodzi o status upoważnionego eksportera, to oczywiście tutaj pewne zmiany też oczywiście nastąpią, ale one nie dotyczą jakoś tak szczególnie tych przedsiębiorców, którzy uzyskali ten status upoważnionego eksportera w Polsce. Ponieważ cóż, po zakończeniu tego okresu przejściowego pozwolenia, które były wydane, czyli te upoważnienia dla eksporterów udzielone przez organizacje Zjednoczonego Królestwa nie będą już ważne w Unii, czyli to jakby dotyczy bardziej przedsiębiorców tych unijnych, nie Unii, tylko właśnie ze Zjednoczonego Królestwa, którzy w tej chwili mają status eksportera upoważnionego i z dniem 1 stycznia przyszłego roku takiego statusu już posiadać nie będą. Podobnie upoważnienia udzielone przez organy celne państw członkowskich eksporterom
z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego już również tracą ważność. Kolejny przypadek to upoważnienia udzielone przez organy ceny państw członkowskich eksporterom z siedzibą w Unii, ale posiadającym brytyjski numer EORI. Tak jak było wspomniane, te numery brytyjskie EORI stracą ważność. W konsekwencji również te upoważnienia, jeżeli ktoś, polski podmiot miałby brytyjski numer EORI i stał, a byłby eksporterem upoważnionym, to ten status by utracił, ale tak zgodnie z moją wiedzą chyba nie mamy w Polsce takiego przypadku, więc nie powinno to stanowić problemu. Unijni upoważnieni eksporterzy, którzy mają siedzibę w Unii, powinni poinformować właściwe organy celne o zmianach w zakresie spełnienia warunków dotyczących pochodzenia w związku z Brexitem, czyli tam, gdzie ten wkład Zjednoczonego Królestwa miał jakieś znaczenie dla celów ustalania pochodzenia. Jeżeli oczywiście tak nie będzie, no to takiej potrzeby nie będzie, bo skoro produkt nadal jest pochodzący, niezależnie od tego, czy wkład brytyjski uważamy za pochodzący, czy za niepochodzący, no to jakby tutaj nie ma potrzeby dokonania żadnej zmiany w tym upoważnieniu. Kolejna sprawa to jest system zarejestrowanych eksporterów REX. Ja już o tym wspomniałem troszkę wcześniej. Na ten moment oczywiście jest szereg podmiotów. W Polsce, z tego co pamiętam, mamy około ponad 600 przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się w systemie REX. To oczywiście rejestracje dokonane przez organy Zjednoczonego Królestwa stracą również swoją ważność z dniem 1 stycznia. Rejestracja eksporterów z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie dokonana przez organy celne państw członkowskich innych niż Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo również z zakończeniem okresu przejściowego stracą ważność. Zgodnie z moją wiedzą nie mamy takich w Polsce przypadków, że był to podmiot polski, który uzyskał numer REX w Zjednoczonym Królestwie, czy nie rejestrowaliśmy podmiotów, które miały siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Unijni eksporterzy powinni niezwłocznie poinformować również ten organ celny rejestrujący, jeżeli by miało to znaczenie właśnie dla ustalenia pochodzenia, ale ponieważ jak do tej pory te numery REX w przypadku polskich eksporterów to dotyczy raczej wywozu do, na ten moment głównie chyba Japonia i Kanada, to są te umowy, gdzie system REX jest stosowany. Jeżeli to, że brytyjski wkład staje się niepochodzący, miałoby znaczenie dla jego i statusu zarejestrowanego eksportera, to oczywiście powinni o tym powiadomić organ rejestrujący i być może trzeba będzie jakieś korekty zrobić w tym zakresie. Z mojej strony to jest tyle. Zachęcam Państwa do spojrzenia na tą stronę podatki.gov.pl, gdzie jest ta zakładka dotycząca Brexitu. Mamy również tam, tak jak wspomniałem, taką część dotyczącą informacji dla przedsiębiorców. Jest tam taki specjalny folder poświęcony pochodzeniu. Tam również są informacje w kontekście Brexitu oparte na wspomnianych już wcześniej wskazówkach przygotowanych przez Komisję Europejską. Także tam znajdziecie Państwo informacje o Brexicie, również o systemie REX. Można oczywiście kierować pytania do nas, jak również do Krajowej Informacji Skarbowej. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy odpowiadać na te pytania i wyjaśniać Państwu powstałe wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję Jackowi za skondensowane i konkretne informacje w trudnym temacie reguł pochodzenia. W odróżnieniu od wcześniej prezentowanych tematów, reguły pochodzenia to jest taki obszar, który nie wiemy, jak będzie wyglądał po 31 grudnia, bo jest w pakiecie negocjacyjnym, a negocjacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią trwają. Jacek i jego zespół będą na czacie udzielać odpowiedzi. A tymczasem od kolejnej prezentacji wchodzimy w obszar podatkowy.
Prezentację na temat podatku akcyzowego przedstawi pani Monika Środa z Departamentu Podatku Akcyzowego. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Środa. Reprezentuję Departament Podatku Akcyzowego. Chciałabym dzisiaj przybliżyć Państwu także skutki Brexitu w odniesieniu do podatku akcyzowego. Konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą odczuwane także przez tych z Państwa, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują z Wielką Brytanią, w tym także z Irlandią Północną, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, wymiany towarów będących wyrobami akcyzowymi lub samochodami osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Jak Państwo się orientujecie, jeszcze do końca tego roku w relacjach z Wielką Brytanią mamy obecny status quo, czyli Wielka Brytania jest traktowana jak państwo członkowskie. Jednakże już z dniem 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania będzie uważana za państwo trzecie, będące poza strukturami Unii Europejskiej. Z pewnością większość z Państwa zdążyła się już przyswoić, zdążyła się już zapoznać z nowymi zasadami, na podstawie których będą się odbywały przemieszczenia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi, począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Departament Podatku Akcyzowego umieścił na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce akcyza pod hasłem wyjaśnienia Brexit szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z obsługą przemieszczeń wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, zarówno trwających jeszcze w tym okresie przejściowym, jak i po jego zakończeniu. Z informacji umieszczonych na tej stronie możecie się Państwo dowiedzieć, że od nowego roku przemieszczanie towarów z Polski do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Polski, czy też szerzej z Wielkiej Brytanii do państw członkowskich, będzie traktowane odpowiednio jako eksport lub import towarów i będzie się wiązało ze złożeniem dokumentów przewidzianych przepisami prawa celnego, w tym m.in. zgłoszeń celnych, o czym była już dzisiaj mowa. O ile eksport wyrobów akcyzowych czy samochodów osobowych nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, to w przypadku importu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych spoza Unii, a więc także niedługo z Wielkiej Brytanii, podlegają one opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Przy imporcie zatem, co do zasady, powstaje obowiązek zapłaty akcyzy od importowanych wyrobów, o ile nie zostaną one jednak objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego lub w przypadku niektórych wyrobów akcyzowych nie zostaną one po dopuszczeniu do obrotu objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczone do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Analizując zmiany następujące w związku z zakończeniem okresu przejściowego w relacjach z Wielką Brytanią, należy wskazać, że między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą horyzontalną, czyli dyrektywą 2018/18 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub po dopuszczeniu ich do konsumpcji, czyli w procedurze tak zwanej zapłaconej akcyzy. W tym pierwszym przypadku, czyli w przypadku procedury zawieszenia poboru akcyzy, warunkiem jakby wstępnym zastosowania tej procedury jest rejestracja i upoważnienie przedsiębiorcy udzielone w państwie jego siedziby.
Ponadto przemieszczenia w tej procedurze są realizowane komputerowo i są wspierane przez ogólnoeuropejskie systemy informatyczne, takie jak system EMCS, służący kontroli przemieszczania wyrobów, czy system SEED, w którym rejestrowane są podmioty podlegające akcyzie. I tu należy podkreślić, że od nowego roku przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii nie będą już mogli korzystać z systemu EMCS na potrzeby przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, która to procedura, jak już wcześniej powiedzieliśmy, jest stosowana wyłącznie na terytorium Unii. Stąd przy przemieszczaniu wyrobów na terytorium Unii w związku z eksportem będzie nadal możliwość korzystania z tej procedury, ale tylko do urzędu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z terytorium Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku importu z tej procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie można skorzystać dopiero, gdy wyroby dotrą do terytorium Unii Europejskiej, czyli zostaną wprowadzone przez tak zwany Urząd Wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej i po dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu zostaną właśnie objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczone do składu podatkowego. Z tym, że trzeba pamiętać, że takiego przemieszczenia może dokonać jedynie uprawniony podmiot posiadający status tak zwanego zarejestrowanego wysyłającego, który to status można uzyskać składając wniosek do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Stąd jeszcze raz podsumowując, od nowego roku przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii nie będą mogli korzystać z tych systemów informatycznych unijnych i nie będą mogli dokonywać tych przemieszczeń do Unii w tych procedurach zawieszenia poboru akcyzy lub procedurach z zapłaconą akcyzą. Niemniej jednak odłączenie Wielkiej Brytanii od tych systemów nie będzie takie definitywne, gdyż umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przewiduje, że w stosunku do przemieszczeń, które rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego, a które zakończą się najpóźniej do 31 maja 2021 roku, zastosowanie będą miały nadal, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, niektóre unijne regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia, czyli zarówno w procedurze zawieszenia, jak i w procedurze z zapłaconą akcyzą. Przewiduje to artykuł 52 i 53 umowy o wystąpieniu oraz załącznik 4 tej umowy, które to przepisy wskazują na to, że Wielka Brytania uzyska dostęp do unijnych sieci, systemów informatycznych i baz danych, ale tylko w zakresie absolutnie niezbędnym do tego, aby zakończyć trwające przemieszczenia wyrobów akcyzowych niezakończone do upływu okresu przejściowego. I w związku właśnie z tym, aby zakończyć przemieszczenia wyrobów rozpoczętych przed 1 stycznia 2020 roku, podmioty w systemie EMCS będą mogły wysyłać raporty odbioru bądź raporty wywozu. Także będą mogły dokonać anulowania przemieszczeń do Wielkiej Brytanii lub do Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że wyroby nie opuściły jeszcze miejsca wysyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. A także w tych systemach podmioty będą mogły dokonać zmiany miejsca przeznaczenia wysyłanych wyrobów z Wielkiej Brytanii do na przykład innego państwa członkowskiego. Z uwagi na zaistniałą sytuację, Komisja Europejska zaleca, aby podmioty dokonały zamknięcia trwających operacji przemieszczenia wyrobów akcyzowych najszybciej, jak najszybciej po zakończeniu okresu przejściowego, a w każdym wypadku przed dniem 31 maja 2021 roku.
Należy bowiem wziąć pod uwagę, że po upływie okresu przejściowego stracą ważność zezwolenia podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, które uprawniały te podmioty do prowadzenia składów podatkowych na terytorium Unii Europejskiej i do dokonywania na ich podstawie wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów w procedurach unijnych. Także od 1 stycznia 2021 roku podmioty gospodarcze mające siedzibę w Wielkiej Brytanii nie będą już widniały w bazie SID, będą z niej wykreślone i żadne dane z tego systemu nie będą udostępniane Wielkiej Brytanii. Także musimy wziąć pod uwagę to, że już od 1 stycznia 2021 roku nie będzie możliwości skorzystania z zabezpieczeń akcyzowych składanych przez podmioty w Wielkiej Brytanii i również nie będą obowiązywały niektóre zwolnienia, które wynikały do tej pory z członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Dotyczy to na przykład takich zwolnień w zakresie skażonego alkoholu etylowego, czy na przykład wielkości limitów przy przywozie wyrobów akcyzowych w bagażu podróżującego. Kończąc, chciałabym jeszcze nadmienić, że relacje ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii po Brexicie będą niejednorodne z uwagi na wyjątek wprowadzony w odniesieniu do Irlandii Północnej, która jest częścią państwa brytyjskiego. Na mocy protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, który stanowi część umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przepisy prawa Unii dotyczące towarów mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej. Oznacza to, że po 31 grudnia 2020 roku w stosunku do Irlandii Północnej przy przemieszczaniu do tego kraju wyrobów akcyzowych, w tym także przez terytorium Wielkiej Brytanii, będą stosowane dotychczasowe unijne regulacje dotyczące m.in. właśnie procedury zawieszenia poboru akcyzy czy przemieszczania wyrobów w procedurze z zapłaconą akcyzą. Jak przewiduje umowa wyjścia, protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej znajdzie zastosowanie po upływie okresu przejściowego i będzie stosowany przez 4 lata po zakończeniu tego okresu przejściowego z możliwością jego dalszego przedłużenia obowiązywania w przypadku, gdy zgodę w tym zakresie wyrazi Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii Północnej. Różnice w stosowaniu tych przepisów przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii czy do Wielkiej Brytanii lub z Irlandii Północnej lub do Irlandii Północnej mogą wywoływać pewne wątpliwości. Stąd zachęcamy Państwa do kontaktu z Departamentem Podatku Akcyzowego czy także z organami Krajowej Administracji Skarbowej, by te wątpliwości wyjaśniać. Zachęcamy także do kierowania pytań do Krajowej Informacji Skarbowej poprzez kontakt telefoniczny lub online, a także tradycyjną pocztą. Będziemy się starali pomóc Państwu sprawnie zaadaptować się do tych nowych warunków prowadzenia wymiany towarowej z Wielką Brytanią i z Irlandią Północną. Teraz także jeszcze zachęcamy do zadawania pytań na czacie w trakcie trwania tego webinarium. Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, wątpliwości. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Monice za konkretną i zwięzłą informację, w tym na temat źródeł informacji i kontaktów. To jest istotne dla firm w tej chwili. Na ostatnich slajdach
przekażę zbiorczą informację na temat właśnie źródeł informacji i kontaktów. Monika i jej zespół są dostępni na czacie, a przedostatni punkt porządku spotkania poprowadzi pan Kamil Kozioł z Departamentu Podatku od Towarów i Usług. I będzie to ważna i ciekawa prezentacja na temat skutków, jakie rodzi Brexit dla rozliczeń podatku VAT. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Kamil Kozioł. Reprezentuję, mam przyjemność reprezentować Departament Podatku Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Jak już zostało tutaj przed chwilą zapowiedziane, postaram się Państwu w krótkich słowach, w krótki sposób przedstawić podstawowe konsekwencje na gruncie podatku VAT upływu okresu przejściowego związanego z Brexitem. I w tej krótkiej prezentacji skoncentrujemy się przede wszystkim na kwestiach związanych z obrotem towarowym, aczkolwiek też zostanie tutaj wspomniane na temat skutków w odniesieniu do świadczenia usług. Więc może jeśli chodzi, jak moja poprzedniczka w zasadzie zakończyła prezentację, wskazując na kwestie związane z protokołem irlandzkim, między innymi, a ja może zacznę od, tak dla formalności, od statusu Zjednoczonego Królestwa na gruncie podatku VAT, między innymi, jaki występuje po Brexicie. A więc od wyjścia UK z Unii Europejskiej obowiązuje okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo pozostaje związane prawem Unii, między innymi w dziedzinie VAT, pomimo że formalnie jest już państwem trzecim. Jak Państwo już zapewne dobrze wiedzą, ten okres przejściowy potrwa do końca grudnia bieżącego roku. Jak będzie wyglądała sytuacja od 1 stycznia 2021 roku? A więc od tego dnia, od tej daty UK, co do zasady dla celów VAT będzie traktowane jako państwo trzecie, z tym, że jak już to było wspominane przez moich poprzedników, z zastrzeżeniem postanowień protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej. Bowiem na podstawie tego protokołu Irlandia Północna będzie nadal podlegać prawu Unii w dziedzinie VAT, właśnie między innymi w dziedzinie VAT, w odniesieniu do obrotu towarowego. Zaczniemy może pokrótce od tego protokołu. Więc jak już wspomniałem, co jest istotne, specjalny status terytorium Irlandii Północnej będzie odnosił się wyłącznie do obrotu towarowego. Co oznacza między innymi, że protokół ten, czy ten specjalny status, nie będzie dotyczył świadczenia usług. A więc w zakresie świadczenia usług na gruncie podatku VAT Irlandia Północna, czy transakcje transgraniczne pomiędzy polskimi podatnikami i podatnikami, czy konsumentami z Irlandii Północnej, będą traktowane tak jak transakcje z pozostałą częścią terytorium Zjednoczonego Królestwa, czyli jako transakcje z państwem trzecim. Natomiast, co istotne, przemieszczenia towarów pomiędzy państwami członkowskimi, w tym oczywiście pomiędzy Polską a Irlandią Północną, będą traktowane tak jak dotychczas, czyli jako transakcje, czy jako dostawy, dostawy o charakterze wewnątrzunijnym. Na gruncie VAT-u odnosi się to w szczególności do takich transakcji, czy takich dostaw towarów, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a także sprzedaż wysyłkowa, jest ten skrót SW. Więc warto zapamiętać, że i warto mieć na względzie, że od 1 stycznia 2021 roku na terytorium Irlandii Północnej będzie występował swego rodzaju mieszany system VAT, czyli transakcje dotyczące obrotu towarowego będą podlegały nadal, tak jak dotychczas, unijnym regulacjom VAT,
Natomiast transakcje dotyczące świadczenia usług będą już tutaj rozliczane według reżimu, tak jaki obowiązuje, czy tak jaki jest stosowany w Unii wobec państw trzecich. Co istotne, to w zakresie dostaw towarów, czyli właśnie w zakresie obrotu towarowego, podatnicy z Irlandii Północnej od stycznia 2021 roku powinni być identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT-UE. Będzie to numer poprzedzony prefiksem, tak jak tutaj widzimy, 11 rzymska, tak, czy X i I. Oczywiście celem tego odrębnego numeru identyfikacyjnego jest to, aby kontrahenci takich podatników mogli ich odróżnić od podatników zidentyfikowanych dla celów VAT na pozostałej części terytorium Zjednoczonego Królestwa. Protokół irlandzki będzie stosowany, tak jak już tu było wspominane, przez 4 lata z opcją przedłużenia. Może jeszcze tylko wspomnę, że skąd wynikają te specyficzne regulacje w protokole irlandzkim, to oczywiście wynika to ze specyficznego położenia Irlandii Północnej, również w odniesieniu do Republiki Irlandzkiej, po to, aby uniknąć twardej granicy pomiędzy tymi państwami. Jeśli chodzi oczywiście o ten kod, czy ten numer identyfikacyjny VAT-UE jeszcze, to jest oczywiście, to będzie miało istotne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do wewnątrzunijnych dostaw towarów, czy do wewnątrzunijnego nabycia towaru. Dobrze, przejdźmy może dalej. Pokrótce może Państwu tutaj teraz opowiem, czy przybliżę, jak zmienią się zasady rozliczania przemieszczeń towarów pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Polską od 1 stycznia 2021 roku. A więc zasadniczo przemieszczenia towarów pomiędzy tymi państwami będą traktowane jako import towarów. Patrzymy teraz od strony nabywcy, powiedzmy nabywcy zidentyfikowanego dla celów VAT w Polsce, tak, czyli dla polskiego podatnika. A więc WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zostanie zastąpione importem towarów, między innymi. Też oczywiście również sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju, oczywiście odbiorcą przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju jest konsument, a nie podatnik, natomiast również tego rodzaju dostawy będą traktowane jako import towarów od 1 stycznia 2021 roku. Jakie to będzie miało skutki, tak? Jakieś podstawowe skutki oczywiście. A mianowicie, w związku z koniecznością rozliczenia, rozpoznania importu towarów wystąpi w szczególności obowiązek obliczenia i wykazania VAT, podatku należnego od importu towarów w zgłoszeniu celnym, jak również oczywiście zapłaty VAT od importu. Będzie dostępna możliwość, czy będzie dostępne uproszczenie, tak, w postaci, czy umożliwiające rozliczenie VAT należnego od importu towarów bezpośrednio w deklaracji po spełnieniu określonych warunków. Tutaj mają Państwo podany przepis, w którym te warunki są wskazane. Warto również mieć na względzie, że w związku ze zmianą czy zastąpieniem transakcji, jaką jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, na import towarów, zmianie ulegną zasady dotyczące obliczania podstawy opodatkowania. A mianowicie przy imporcie towarów podstawą opodatkowania co do zasady jest wartość celna powiększona o należne cło. Inne zasady są stosowane w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Co istotne, również zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. To może mieć, czy to pewnie będzie miało w praktyce istotne znaczenie, dlatego warto, aby podatnicy na to zwrócili uwagę. Obecnie przy WNT, tylko tutaj może wspomnę, oczywiście obowiązek podatkowy
co do zasady powstaje w momencie wystawienia faktury, oczywiście nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. Natomiast przy imporcie towarów, który zastąpi WNT, ten moment, czy moment powstania obowiązku podatkowego będzie następował zasadniczo w momencie powstania długu celnego. Dodam jeszcze, że w związku ze zmianą, znaczy w związku z upływem tego okresu przejściowego, w przypadku transakcji, w których występuje trzech podatników, nie będzie możliwości skorzystania z procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w przypadku, gdy jednym z tych podatników będzie podatnik do tej pory dotychczas zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie. Nie będę może tutaj wchodził w szczegóły, natomiast zaznaczę jeszcze raz, że te kwestie, o których teraz tutaj powiedziałem w odniesieniu do zmiany tych transakcji, między innymi WNT na import towarów, czy sprzedaż wysyłkowa na import towarów, nie będą się odnosiły do terytorium Irlandii Północnej. A mianowicie w przypadku obrotu towarowego pomiędzy Polską a Irlandią Północną nadal będzie występowało wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jak również sprzedaż wysyłkowa. Widziałem, że na czacie takie pytania się pojawiały, więc chciałem to po prostu doprecyzować. A więc w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów z Irlandii Północnej nadal będą państwo to rozliczać, tak jak dotychczas, jako sprzedaż wysyłkową na przykład z terytorium kraju. I podobnie i odwrotnie, w odwrotnej sytuacji. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium Irlandii Północnej na terytorium Polski również będziemy taką transakcję traktować jako sprzedaż wysyłkową, tylko tutaj w tym przypadku akurat sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju. Oczywiście analogicznie dotyczy to obrotu towarowego pomiędzy podatnikami, czyli wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów, jak i WNT. Przejdźmy do kolejnego slajdu. No, tak jak już tutaj wspomniałem, przemieszczenia towarów z Polski do Zjednoczonego Królestwa będą traktowane jako eksport towarów, a więc wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju zostaną zastąpione przez eksport towarów. Nie będzie to się odnosiło, tak jak już wspomniałem, do transakcji w relacji z terytorium Irlandii Północnej. Te zostaną, tak jak dotychczas, będą opodatkowane. Jakie są główne skutki związane z tą zmianą? A więc, co istotne, co bardzo istotne, zmianie ulegną warunki stosowania zwolnienia z prawem do liczenia u nas na gruncie ustawy o VAT stawki 0%. A mianowicie w przypadku eksportu towarów wystąpi obowiązek posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. I wywóz ten zasadniczo musi być potwierdzony przez właściwy organ celny. W praktyce dokumentem takim potwierdzającym taki wywóz może być dokument w formie elektronicznej, czy też potwierdzony wydruk tego dokumentu. Tutaj w praktyce chodzi oczywiście o komunikat IE-599 najczęściej. Ale rzecz jasna, jest to szczegółowo uregulowane w odpowiednich przepisach ustawy o VAT. W związku ze zmianą tego statusu, w związku z upływem okresu przejściowego, nie będzie można korzystać z ułatwienia dotyczącego procedury magazynu typu call of stock. Wobec, co istotne, wobec przemieszczeń rozpoczętych już po upływie tego okresu przejściowego. Też tutaj nie będę zagłębiał się w szczegóły, tylko wskażę, że procedura ta służy ułatwieniu w rozliczaniu dostaw towarów do magazynów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, czyli na przykład na terytorium Zjednoczonego Królestwa, tak obecnie powiedzmy. I dzięki temu uproszczeniu polski podatnik, który
przechowuje magazyny w magazynie Call of Stock na terytorium Zjednoczonego Królestwa, nie musi dokonywać rejestracji dla celów VAT na terytorium UK, tylko obowiązek podatkowy powstanie po stronie ostatecznego nabywcy tych towarów po ich wyjęciu z magazynu, mówiąc w skrócie. I tego rodzaju uproszczenie nie będzie dostępne w odniesieniu do terytorium Zjednoczonego Królestwa, oczywiście z zastrzeżeniem terytorium Irlandii Północnej. Bo jak już tutaj Państwu wspominałem, uproszczenie to będzie można nadal stosować w odniesieniu do terytorium Irlandii Północnej, co jest istotne. Kolejną istotną zmianą, jaka nastąpi po upływie okresu przejściowego, będzie brak możliwości stosowania progów dla sprzedaży wysyłkowej. Oczywiście wynika to z faktu, że w przypadku transakcji czy dostawy towarów wysyłanych czy transportowanych z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa do konsumentów, tak powiedzmy, na terytorium Zjednoczonego Królestwa, nie będziemy rozpoznawać takiej dostawy jako sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, lecz zostanie ona zastąpiona eksportem towarów. W związku z tym nie będzie można stosować progów dla sprzedaży wysyłkowej. Natomiast po raz kolejny podkreślę, że zmiana ta nie będzie dotyczyła terytorium Irlandii Północnej. A zatem w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do konsumentów zlokalizowanych w Irlandii Północnej nadal będzie można stosować, czy nadal będzie się rozliczało taką transakcję jako sprzedaż wysyłkową ze wszelkimi tego konsekwencjami. Przejdźmy dalej. Kolejna istotna rzecz, a mianowicie umowa o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej przewiduje pewne przepisy przejściowe. W skrócie rzecz ujmując, z tych przepisów przejściowych wynika, że dotychczasowe zasady opodatkowania VAT będą miały zastosowanie do towarów wysyłanych bądź transportowanych z terytorium Unii Europejskiej do UK, oczywiście odwrotnie, jeżeli wysyłka lub ten transport zostanie rozpoczęty w okresie przejściowym. To jest przed końcem 31 grudnia bieżącego roku, ale zakończy się już po jego upływie. Czyli przykładowo wysyłka czy transport towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpocznie się 29 grudnia z terytorium Polski, a zakończy się już po zakończeniu roku, czyli na przykład 1 stycznia 2021 roku na terytorium Zjednoczonego Królestwa, wówczas taka transakcja, takie przemieszczenie towarów będzie nadal rozliczane na gruncie VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Kolejna istotna rzecz, to też takie pytania już i odpowiedzi padały na czacie, jak zdążyłem zaobserwować. A mianowicie 5 lat od zakończenia okresu przejściowego, czyli do końca 2025 roku, w odniesieniu do praw i obowiązków podatników w zakresie transakcji z elementem transgranicznym pomiędzy państwami członkowskimi a Zjednoczonym Królestwem, które zostały dokonane jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego, a także w odniesieniu do tych transakcji, o których przed chwilą mówiłem, czyli które rozpoczęły się jeszcze przed upływem okresu przejściowego, ale zakończyły już po upływie tego okresu, będą nadal miały zastosowanie dotychczasowe zasady opodatkowania VAT wynikające z dyrektywy VAT. Mianowicie chodzi tutaj między innymi właśnie o takie kwestie związane na przykład z reklamacjami, w związku z którymi następuje zwrot towarów, czy występuje konieczność wystawienia korekty faktury i tak dalej, czy jeżeli inne obowiązki, na przykład konieczność wystawienia deklaracji VAT, nie wiem, informacji podsumowującej przez polskiego podatnika, to tego rodzaju, czyli wszelkiego rodzaju prawa i obowiązki związane z takimi transakcjami będą
znaczy do takich transakcji będą miały zastosowanie właśnie obowiązki i prawa jeszcze przez 5 lat, tak, takie jakie dotychczas wynikają z obowiązujących przepisów dyrektywy VAT. Kolejną istotną przejściową regulacją jest regulacja, która odnosi się do procedury mini one-stop shop, mianowicie korekty deklaracji VAT składanych w ramach tej procedury, czyli procedury mini one-stop shop, która służy do rozliczania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które są świadczone na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich. Czyli takie korekty do takich deklaracji mogą być składane do 31 grudnia 2021 roku. Chodzi oczywiście o korekty czy deklaracje, które się będą odnosiły do usług wykonanych przed zakończeniem okresu przejściowego. Teraz może pokrótce jeszcze postaram się zreferować inne istotne konsekwencje. Takie kolejne konsekwencje upływu, czy związane z upływem okresu przejściowego, będą dotyczyły między innymi konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków w zakresie rozliczania VAT w Polsce w odniesieniu do podatników czy przedsiębiorców ze Zjednoczonego Królestwa. A mianowicie taki podatnik ze Zjednoczonego Królestwa będzie miał taki obowiązek w zakresie ustanowienia przedstawiciela podatkowego, jeżeli wystąpią przesłanki określone w przepisach ustawy o VAT. Tutaj na prezentacji mają Państwo wskazany właściwy artykuł. A mianowicie przedsiębiorca taki musi być podatnikiem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT. Co istotne, taki przedsiębiorca nie może, a czy nie może, mówimy o przesłankach, tak? Czyli taką kolejną przesłanką jest nieposiadanie siedziby działalności gospodarczej, a także stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii. A także trzecią przesłanką jest obowiązek zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT czynny. Więc jeżeli te trzy przesłanki będą kumulatywnie spełnione, wówczas przedsiębiorca ze Zjednoczonego Królestwa będzie zobowiązany do ustanowienia przedstawiciela podatkowego do celów związanych z podatkiem VAT w Polsce. Że to jest istotna kwestia. Od upływu okresu przejściowego oczywiście, czyli od 1 stycznia 2021. Tak. W związku z upływem okresu przejściowego wystąpią również konsekwencje dla systemu tax-free. A mianowicie, to jest akurat w odniesieniu do może obywateli Zjednoczonego Królestwa, jest to dość korzystna zmiana, a mianowicie w przypadku sprzedaży towarów obywatelom Zjednoczonego Królestwa, czyli chodzi o podróżnych, będzie możliwość zastosowania tego systemu tax-free. A więc od 1 stycznia 2021 roku podróżni ze Zjednoczonego Królestwa, czyli chodzi tutaj o osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie, będą mogły w ramach tego systemu, w cudzysłowie oczywiście, odzyskać VAT od towarów zakupionych na terytorium Polski i wywiezionych w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym poza terytorium Unii. Sprzedawca będzie mógł do takiej sprzedaży zastosować stawkę VAT 0%, oczywiście po spełnieniu określonych w ustawie o VAT warunków. Co istotne, w związku z protokołem irlandzkim, system tax-free nie będzie miał zastosowania do osób mających miejsce zamieszkania w Irlandii Północnej. Oczywiście w związku z tym, że terytorium Irlandii Północnej będzie nadal dla celów VAT w zakresie obrotu towarowego traktowane jako terytorium Unii Europejskiej de facto. Kolejne zmiany, o których tutaj warto wspomnieć, będą dotyczyły procedury VAT refund. A mianowicie od stycznia 2021 roku nie będzie możliwości składania
czy występowania z wnioskiem do Zjednoczonego Królestwa, z wnioskiem VAT refund właśnie w formie elektronicznej, ponieważ przestanie obowiązywać dyrektywa odnosząca się do podatników z państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym zastosowanie znajdą zasady określone w przepisach Zjednoczonego Królestwa. Natomiast wnioski o zwrot VAT od zakupów dokonanych w Polsce będą podlegać zasadom określonym w tak zwanej 13 dyrektywie. I można powiedzieć, w konsekwencji wniosek będzie składany w formie papierowej do naczelnika drugiego urzędu skarbowego Warszawa Śródmieście. No co istotne, nie będzie możliwości monitorowania procesu obsługi wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego. Ale co bardzo ważne, no, musi zostać spełniony ten, aby skorzystać tak, z tego, z procedury VAT refund, będzie musiała zostać spełniona zasada wzajemności przez Zjednoczone Królestwo. Warto również tutaj zwrócić uwagę na przepis przejściowy, zgodnie z którym do 31 marca 2021 roku wnioski VAT refund będą nadal składane na dotychczasowych zasadach. Chodzi oczywiście o wnioski, które będą odnosiły się do zakupów dokonanych jeszcze przed upływem okresu przejściowego. Dotyczy to zarówno podatników ze Zjednoczonego Królestwa, jak również podatników z państw członkowskich, w tym oczywiście Polski. I tak jak na początku Państwu wspomniałem, pomimo że prezentacji skoncentrowaliśmy się głównie na skutkach w zakresie obrotu towarowego, to też przekażemy tutaj Państwu krótkie, czy może krótko, podstawowe informacje dotyczące skutków w zakresie świadczenia usług. A mianowicie, jeśli chodzi o miejsce świadczenia usług, to w przypadku większości usług świadczonych pomiędzy podatnikami czy osobami z Polski, a osobami z Irlandii Północnej i oczywiście vice versa, nie zmienią się zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia takich usług. Co do zasady, oczywiście są pewne wyjątki. I wyjątki te dotyczą między innymi usług wymienionych w artykule 28L ustawy o VAT. Chodzi tutaj przykładowo o usługi prawnicze, księgowe, tłumaczeń, reklamy. Także polecam zapoznać się z tym przepisem. W przypadku tych usług nastąpi zmiana miejsca opodatkowania z Polski na Zjednoczone Królestwo. A doprecyzuję jeszcze, że przepis ten odnosi się do świadczenia usług na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT. Dotychczas bowiem tego rodzaju świadczenie usług jest opodatkowane zgodnie z zasadą ogólną, czyli w państwie podatnika wykonującego tego rodzaju usługę na rzecz konsumentów. Natomiast wraz z upływem, czy po upływie okresu przejściowego nastąpi tutaj zmiana i tak jak już mówiłem, czyli tego rodzaju usługi będą opodatkowane na terytorium Zjednoczonego Królestwa, ale też odwrotnie, jeżeli tego rodzaju usługi, chociaż tutaj jest bardzo ważne, też trzeba będzie sprawdzić, jakie regulacje w tym zakresie wprowadzi Zjednoczone Królestwo. Okay? I kolejnym rodzajem usług, w przypadku których zmieni się miejsce świadczenia, są usługi, czy niektóre usługi związane z transportem towarów na rzecz również podmiotów nie będących podatnikami VAT. I tutaj również dojdzie do pewnej zmiany, także jest wskazany przepis artykuł 28F ustawy o VAT. Kolejne zmiany są związane już z usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i elektronicznymi, świadczonymi na rzecz podmiotów nie będących podatnikami ze Zjednoczonego Królestwa. A mianowicie od 1 stycznia 2021 roku
nie będzie, podatnicy unijni nie będą mieli możliwości stosowania z uproszczonej procedury mini one-stop shop do rozliczania tego rodzaju usług. A więc w konsekwencji może oznaczać to, że oczywiście istotne jest też, jak tego rodzaju usługi będą, czy miejsce świadczenia w odniesieniu takich usług będzie uregulowane w Zjednoczonym Królestwie, czy sposób może rozliczania tych usług. Natomiast no, polscy podatnicy, podobnie jak podatnicy z innych państw członkowskich, nie będą mogli już stosować tego rodzaju uproszczenia, tej uproszczonej procedury do rozliczania świadczenia takich usług na rzecz konsumentów ze Zjednoczonego Królestwa. Kolejna zmiana odnosząca się do tego rodzaju usług polega na tym, że polscy podatnicy, a także oczywiście podatnicy z innych państw członkowskich Unii, nie będą mogli korzystać z progu dla świadczenia tego rodzaju usług w wysokości 42 tysięcy złotych. Tak krótko mówiąc, obecnie poniżej tego progu istnieje możliwość, a w zasadzie nawet zasada, że tego rodzaju usługi są opodatkowane w Polsce, pomimo tego, że są świadczone na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich Unii. Natomiast oczywiście podatnik ma możliwość dobrowolnej rezygnacji z tego rodzaju progu i wówczas na przykład może skorzystać z procedury mini one stop shop. Niemniej jednak od 1 stycznia 2021 roku próg ten nie będzie stosowany w odniesieniu do transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a konsumentami ze Zjednoczonego Królestwa. Co istotne, już tutaj może końcowo, jeśli chodzi o usługi, to protokół irlandzki nie będzie miał tutaj zastosowania, bo jak już wspominaliśmy na wstępie, protokół irlandzki odnosi się wyłącznie do obrotu towarowego. Zachęcam również Państwa do odwiedzenia, że tutaj linków, które są podane na tej prezentacji, chodzi między innymi o portal Ministerstwa Finansów, ale także portal Komisji Europejskiej, gdzie można zapoznać się, gdzie można znaleźć szereg ciekawych dokumentów i informacji dotyczących między innymi konsekwencji Brexitu czy upływu okresu przejściowego na gruncie między innymi VAT, ale też, jak już to było wspominane, na gruncie różnych dziedzin prawa. Przepraszam, no ze swojej strony chciałem bardzo Państwu podziękować za uwagę i zachęcam również do korzystania z czata, gdzie eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej no, mogą Państwu udzielić różnych wyjaśnień. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję Kamilowi za przedstawienie tego trudnego tematu. Jest wiele pytań na czacie dotyczących podatku VAT. Ostatni slajd poprzedniej prezentacji dotyczył tego, gdzie szukać źródeł informacji na temat VAT w kontekście Brexitu. Na ostatnich dwóch slajdach informujemy Państwa, proszę o włączenie prezentacji, na ostatnich dwóch slajdach informujemy Państwa, gdzie szukać dodatkowej wiedzy i z kim się skontaktować. Kluczowa jest strona Ministerstwa Finansów, podatki.gov.pl z licznymi zakładkami. Strona Krajowej Informacji Skarbowej, strona Platformy Usług Elektronicznych PUESK oraz strona Komisji Europejskiej z licznymi zakładkami. Dużo informacji na temat celne, akcyzowe, VAT-u. Również na pytania, które pojawiają się teraz na czacie dotyczące sytuacji Wielkiej Brytanii, znajdziecie Państwo na stronie rządu brytyjskiego gov.uk. Tam jest dobra wyszukiwarka i do tematu można dotrzeć. Ostatni slajd zawiera praktyczne kontakty, w tym z Krajową Informacją Skarbową. We wszystkich izbach administracji skarbowej posiadamy koordynatorów do spraw Brexitu, którzy mogą udzielić informacji i mogą zorganizować lokalne spotkanie z Państwem. Zainteresowanym mogę podać na czacie kontakty do takich koordynatorów. I to już jest ostatni slajd. Transmisja online dobiega końca. Osiągnęliśmy maksymalny limit uczestników 2000. Otrzymaliśmy bardzo dużo, 100 kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Nie na wszystkie udało się odpowiedzieć 10-osobowemu zespołowi czatującemu,
ale czat jeszcze trwa do godziny 13. Prezentacja PowerPoint zostanie umieszczona na stronie podatki.gov.pl, a trochę później opublikujemy nagranie z webinarium, które zostanie opatrzone napisami z wygłaszanymi tekstami. Życzę nam wszystkim, żeby pomimo tego trudnego okresu, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i administracji, żebyśmy utrzymali od przyszłego roku wysoki poziom współpracy gospodarczej i administracyjnej z krajem Sherlocka Holmesa i Jamesa Bonda.